dobra, raz, dwa, trzy. Oj, przepraszam widzowie, wy już tutaj jesteście. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszy odcinek zaprosiłem tutaj te oto dwie osoby. Czemu jesteście do mnie plecami? O, nie wystawiajcie mi sobie do tyłka. Właśnie, drodzy widzowie, pierwsze robimy wyzwanie dla was, wyzwanie lajkowe, łapkowe w górę. Zobaczymy, czy umiecie zostawić łapkę szybciej, niż ja wskoczę na panel z zadaniami. Raz, dwa, trzy, nie, nie mogę, Discordzie, pomóż mi ktoś, dobra. Nie, dobra. Jestem, wskoczyłem. O! Nie, no. Jestem sierota, jestem dobra. Widzowie, od razu, jeżeli wbijecie tu 3000 lajkaczy, to ja wpisuję wam kodzik na Robuxy w opisie filmu. Więc 3000 łapy w górę, opis filmu, tutaj wchodzi do was ten. I pamiętajcie, zostawcie subskrypcję i widzowie, napiszcie teraz mi w komentarzu, kto zaczął dzisiaj wakacje. O, tak? No ja się zacząłem niestety. Bo chyba tak, mówię, dzisiaj już jest ten. Zakończenie roku. Niektórzy jest albo czwartek, albo piąte. No i w czwartek niektórzy już mają. Bo jest albo czwartek, albo piąte. To napiszcie właśnie mi, kto ma dzisiaj, a kto będzie miał jutro w komentarzu. Pochwalcie się tym. A ja, drodzy widzowie, lecę do was naprawdę fajną informacją. Jak dobrze wiecie, od wielu, wielu lat, od wielu pokoleń, tysięcy, ten mapa w Jailbreaku pozostaje niezmienna. Bardziej są jedynie do... Niestety. Jest... Znaczy, ogólnie mapa w Jailbreaku jest taka, jaka jest. Ona jest jedynie powiększana. A może jednak ktoś by się przydał jako policjant, wiecie? Dobra, czekaj, jestem w policji. Dobra, i trzeba iść do bazy wojskowej. Idziemy tam zrobić jedną bardzo ważną rzecz, bo jak dobrze wiecie, mapa, do bazy wojskowej, dawaj. Mapa całego Jailbreaka jest od dłuższego czasu prawie że niezmienna, jedynie jest powiększana, ostatnio dodali te morze wokół. Tak? No, co jeszcze dodali? To malutką wysepkę. Czyli ja pamiętam jeszcze taki jakby taki duży update, co w tym miałeś 8000 osób na live, jak była tam taka. Pamiętasz ten live event co był? Tak, tak, to wtedy dodali morze. No właśnie morze. Wtedy właśnie. No, i zmienili miasto, to tak, to tak. To wtedy był rekordowy live i 7500 osób. No się działo konkretnie. No tak. Dobra, musiałbyś nam to otworzyć w wojskowej. Czekaj, jadę. Tu chyba w tym pierwszym pomieszczeniu jest mapa, co nie? Ej, co jest? O. Dobra, Arosie, wskakuj. Dobra, jak widzicie, tak wygląda aktualna mapa. A teraz wam pokażę nowe miejscówki, które teraz będą planowane. Więc, drodzy widzowie, przygotujcie się na nową wyspę. Nową wyspę tutaj, która ma być postawiona. Wyspa bardzo przypomina wulkan połączony z pustynią. Zobacz, tu jest ten taki łuk. Jest strasznie coś tu mało na tym screenie. Teraz już od razu jest lepiej, jak jest większy screen. No, jest strasznie tak wychodzi mała, co nie? No. Znaczy ta wysepka tutaj jakieś dziury. Nie wiem, co to są, jakieś dziury po stopach dinozaura? Nie, i tu jest piłka. Są to na razie tylko koncepty. No i tu jest piłka. Czyli piłkę trzeba będzie przez morze przeprowadzić. To będzie najgorsze. Jakaś nagroda by była? I tu mamy tak, 3 na łódki i 3 na helikoptery aż. Więc myślicie, że tu będzie wojskowy, zwykły i ten na banku, co jest? No ej, ciekawe. Możliwe. Dobra, i tu mamy wulkan chyba tak jeszcze. No. Lecimy dalej. Kolejny screen to jest z tego samego miejsca. Widząc te dwie dziury. Tu jest jeszcze jakaś jedna dziura i tu jest taka duża. No nie wiem, do czego to się odnosi, no ale no wyspa jest naprawdę ciekawa. I tutaj od razu widać, że ona będzie obok więzienia tego zastrzeżonego. Jak myślicie? Fajna była taka wyspa, co? No, to by było kozackie. Tylko też myślę, że jeżeli tu wulkan przenoszą, czy tam wulkan nadal będzie, gdzie jest teraz? Jak myślicie? Jeszcze jakiś nowy rabunek by dowalili, to powiesz w ogóle. No, ale nie, to wygląda tutaj na pewno fajnie. Te dziury, myślę, że tu mogą być jakieś budynki, mi się wydaje. Tu mogą być jakieś budyneczki. Nawet zobaczcie sobie, ta dziura po prawej stronie ma jakieś pale wbite na rogach. No. Czyli ona coś tam będzie gdzieś budynek. Lecimy kolejnym, jest tu z tej wyspy po prostu. O. I to jest taki tam widok na ten wulkan z tej wyspy, taki z ziemi. Nic tu ciekawego. Chcę powiedzieć, że jest ciekawe połączenie na tej wyspie, że tam jest dosłownie wulkan, trawa i pustyna jakby jedna. No taka połączenie wszystkiego, dobra, lecimy dalej. I na tej właśnie prawdopodobnie jeszcze wyspie, tutaj, gdzie pokazuję, tutaj jest tunel. I tu jest wejście do tego tunelu i to jest to często, gdzie my tą tekturę widzieliśmy, taki kafelek, w końcu jest taki tunel. I co, mamy teraz ostatnio tomba, czyli wejście podziemia
I znowu Asimo prawdopodobnie chce zrobić coś znowu pod ziemią, czyli teraz ekspansja idzie troszeczkę w wodę i pod ziemię. No to ciekawe, ciekawe, nie? Fajnie by było w sumie. Gdy wchodzimy głębiej, widzimy tunel i tam jakąś jaskinię. Czy to będzie nowy rabunek? Czy to będzie wejście do nowej bazy kryminalistów? Czy to będzie jakieś ukrycie, jakieś parkour obi? Hmm. Dla mnie jest to naprawdę ciekawe. I następnie, jeżeli tutaj zobaczycie, tu są te kładki i te kładki są też tutaj, czyli trzeba będzie coś przeskakiwać. No to jest kody kolejne. Plus dodatkowo tu na ścianie jest jakiś właśnie diament. Widzicie to? Ja mam taki jeden koncept, co to może być? Bo patrz, zauważ, że jakby na tym pierwszym skrzynicy, jakby tak pokazywy z góry, zauważ, że to jest obok latarni morskiej, obok latarni morskiej jest aktualnie strzeżone więzienie, więc możliwe, że to jest ucieczka... Nowa ucieczka? Właśnie, no. Nowa ucieczka ze strzeżonego więzienia? Możliwe. Właśnie, a Simo kiedyś coś już dawno o tym pisał, że chciały zmienić tą ucieczkę. No, ona jest taka sobie. I to by było też ciekawe, żeby była nowa ucieczka, ale jak lecimy z góry, ten screen drugi... Ej! Właśnie! W tym screenie, jak się przyjrzymy, to tak jakby nie ma tej dużej dziury w tamtej wyspie. Niby coś tam jest, ale to jest bardzo właśnie malutkie. No, tam nie ma. No, nie widać bardzo tak. Tak jakby właśnie ucieczka z tamtej wyspy, gdzie jest to więzienie, była tutaj. Ej, naprawdę ciekawe. Dobra, no i tu widzimy jeszcze, że niby tu jakieś światełka są i jakieś diamenciki na ścianie. Bardzo możliwe, moim zdaniem to jest właśnie bardzo możliwe, że to będzie nowa ucieczka strzeżonego więzienia. No teraz jest taka słaba. No i teraz no, widzowie, jeszcze jedna sprawa. Przyjrzyjcie się tej mapie. Wygląda tak, co nie? Tu mamy wiatraki. No. Tu mamy tą latarnię i ta cała wyspa jest tutaj. O, tu. O, taka mała. Ej, no właśnie, to zauważ, to jest powiększenie tej wyspy aktualnej. Czyli, a tu jest więzienie chyba strzelone. Znaczy nie, one nadal jest. Ona nadal będzie, a tu troszeczkę dalej będzie ta nowa wyspa, która będzie na takiej wielkości. Ale zobaczcie ogólnie na to. Jeszcze jest koncept zupełnie nowej mapy. Powiększenia aktualnej mapy. I teraz możecie sobie zobaczyć. Jak dobrze widzicie, Asimo chce zmienić mapę i dodać troszeczkę nowości do odświeżonej mapy. Jest to tak typowo tylko malutki koncepcik, który może się zupełnie nie sprawdzić, bo jest to koncept zupełnie inny od tych screenów, co pokazywałem. Jest to koncept dodania nowej wielkiej pustyni, mapy podobnej do chyba GTA San Andreas? Aż tak? Tak, no, tego jest... kawałka, tylko taki bardziej tekstura podobna. Jest to malutki koncept tutaj, tak po prostu tylko wystosowany, może on się nawet nie sprawdzić, jest to taki po niektórych screenach, leakach, coś takiego, co tylko chciał robić, żeby powiększyć mapę, no prawie że dwukrotnie powiększyć całą mapę. Ale no jest to na razie... Te screeny są jakby 80% prawdopodobne. Ta cała mapa ostatnio, co wam pokazałem, jest tak... No myślę, że 30% prawdopodobne zostanie wprowadzona, ale no Asimo planuje powiększyć trochę mapę, żeby... No fajnie by było w sumie. No ja bym na pewno chciał. W ogóle ta mapa też tu jest niepełna. Bo tu więzienie, widzicie? Nie macie pełnego. A no może, no. Więc ta mapa jest troszeczkę niepełna. A to tak minimalnie, nie? No, tak... ale no dobra, drodzy widzowie, więc jeżeli to oglądacie, pamiętajcie, zostawcie tu subskrypcję, lajkacza i dzwoneczka. Jeżeli chcecie więcej informacji odnośnie Jailbreaka, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Wam dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie tego odcinka! Siemo! Siema!